Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dwie osoby nie żyją, a kilkanaście zostało rannych w wyniku wypadku trzech samochodów osobowych oraz busa przewożącego młodzież na zawody sportowe. Udajcie się do sklepu. Na szczęście to tylko ćwiczenia, które przeprowadzono w poniedziałkowy poranek na odcinku drogi S11 przed węzłem w Przybyszowie. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku ataku epilepsji kierowca w niekontrolowany sposób zjeżdża na sąsiedni pas, uderzając w busa osobowego, którym podróżuje młodzieżowa drużyna piłkarska. Samochód uderza w barierki, po czym przewraca się na bok, natomiast samochód osobowy z dużą prędkością uderza w bariery ochronne i wpada na przeciwległy pas, zderzając się z dwoma autami osobowymi. W wyniku tego zdarzenia śmierć ponoszą dwie osoby, a poszkodowanych zostaje 16. Celem dzisiejszych ćwiczeń jest przygotowanie w dużej mierze jednostek ochrony przeciwpożarowej do tak zwanego wypadku masowego, a więc zdarzenia, w którym liczba osób poszkodowanych przekracza liczbę ratowników w tak zwanym pierwszym rzucie, a więc kiedy nie jesteśmy wszystkim na miejscu w stanie pomóc w pierwszych minutach wystąpienia tego zdarzenia. Oczywiście ćwiczenia odbywają się we współpracy z Państwowym Ratownictwem Medycznym, a także z policją. Te jednostki również przećwiczą. Tak, aby jak najlepiej przygotować się do tego typu zdarzeń, które niestety na naszym powiecie mogą wystąpić z uwagi na drogi S8, jak i nowo dodawany odcinek pierwszy drogi S11. Triaż tutaj, jak mamy do czynienia właśnie na tym zdarzeniu, polega na wstępnej segregacji. Segregacji, która polega na oddzieleniu osób poszkodowanych, tych mniej potrzebujących udzielenia pomocy, tej pierwszej pomocy, tej kwalifikowanej pierwszej pomocy, od pomocy osób, którym trzeba udzielić pomocy natychmiast. W ćwiczeniach oprócz ratowników i policjantów udział wzięło też 9 jednostek Straży Pożarnej.